poszkodowane. Jedna leży na podmotocykle, prawdopodobnie złamana noga. Druga osoba poszkodowana w samochodzie przytomna, a że nic jej nie jest. Musimy usztywnić nogę. Nie mamy sprzętu. Masz coś sprzęt przychodny w bagażniku, żeby usztywnić mamy nogę? Mamy. Musimy z dwóch stron coś pomożyć. Cztery butelki wystarczą. Ja tak, że możesz przynieść cztery butelki. Tutaj mamy poszkodowanego, jest raczej w porządku. Jest w szoku. Tak, dobrze, nie mamy problemu. Ja się tak słabe, bo nie mają rady. Dobra, już stajemy. Mamy trzeci, żeśmy... Dobrze, się trafiłeś, bo nie dalibyśmy sobie rady. Poproszę, by pomóc. O, dobrze, dobrze, usztywnijcie, usztywnijcie. Tak, działamy, działamy, bo to jest zdrowy. O, mocno, mocno. Tutaj może ze wsparciem psychiczne do drugiego poszkodowanego. A, tutaj jest poszkodowane wsparcie psychiczne. Dobrze, dobrze idzie. Wystarczy? Wystarczy, wystarczy? Dobrze? Muszę pomóc wam. Ale jest strażakiem. Dobrze, teraz tutaj koledzy może pod pachę, może podnieście go, podnieście. Wszystko w porządku, tak? Tak? Dobrze, o to trzeba go nie wyłączyć. Bezpieczne miejsce, bezpieczne miejsce. Ale zaraz, zaraz, coś tam się dymi, coś się dymi. Pali się samochód. Woda, woda, proszę podać wodę. Tu, z tej strony. Nie działa, nie działa autopompa, szybko, hydrometra. Hydrometra. Jeszcze cztery butelki. Chodź tutaj, chodź. Leci. Nie leci, nie leci, mocniej, mocniej. Nie ma wody, nie ma wody. Nie ma wody! Brakuje wody! Znowu brakuje! Mało wody! Brak wody! Pomóżcie nam! Nie ma wody! Jeszcze! Dobra, chyba ugaszone, to mamy na ugaszenie, mam ugaszanie jeszcze. Panie młody, od druhów OSP Korytnica szczęścia, zdrowia na nowej drodze życia i nie uciekaj od nas. Nie zapominaj o nas, zawsze są drzwi otwarte panu. Wszystkiego dobrego na nowej drodze życia. Wszystkiego dobrego na nowej. Wszystkiego dobrego na nowej. Wszystkiego dobrego na nowej. Maćko, wszystkiego lepszego. Wszystkiego lepszego. Profesjonalny opatrunek.